RAKS SQL najlepszy dla kadrowych. Tym razem otrzymałem zadania, by w ciągu kilkunastu minut przekonać się, że RAKS jest najlepszy dla kadrowych. To, że jest także najlepszy dla księgowych, pokazałem w innym filmie, który możesz zobaczyć na naszym kanale. Z racji ograniczonego czasu skupię się na tym, co ma największy wpływ na Twoją codzienną pracę. Chciałbym pokazać, jak zmniejszyć jej ilość zautomatyzować lub nawet wyeliminować wiele. Powtarzanych regularnie czynności, czy ograniczyć do minimum ryzyko popełnienia błędu. Jesteśmy gotowi? W takim razie zaczynamy. Prosty start. Masz obawy, aby zacząć pracę na naszym programie w trakcie roku obrotowego? Niepotrzebnie. Rozpoczęcie pracy w module kadry i płace jest nieskomplikowane i maksymalnie zautomatyzowane. W prosty sposób i niewielkim nakładem pracy możemy uzupełnić wszystkie potrzebne dane w programie. Dane naszych pracowników pobierzemy z bazy ZUS, wykorzystując program Płatnik i przygotowując w płatniku dokumenty ZUS-ZUA dla wskazanych pracowników. Dane te następnie możemy zaimportować do programu RACS i w miarę potrzeby zweryfikować lub uzupełnić. Następnie, korzystając z mechanizmu bilansu otwarcia, możemy w programie uzupełnić pozostałe dane. W bilansie otwarcia dla pracownika wprowadzimy niezbędne dane dotyczące podstawy do średniej chorobowej i urlopu wychowawczego, podstawy oskładkowania ZUS w danym roku, liczby dni choroby i zasiłków czy dochodu ze stosunku pracy w danym roku. W bilansie otwarcia dla PIT wprowadzimy wszelkie informacje odnośnie deklaracji PIT od początku roku do miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie rozliczeń w systemie RAKS aby w przyszłości móc stworzyć i wysłać prawidłowy PIT-11. W bilansie otwarcia dla umowy wprowadzimy zmienne składniki wynagrodzenia wchodzące do średniej urlopowej, wymiar urlopu wypoczynkowego, ilość godzin już wykorzystanego urlopu w danym roku, czy ilość godzin urlopu zaległego. I to wszystko. Po wykonaniu tych prostych czynności jesteśmy gotowi do pracy w programie. Od tej chwili możemy być pewni, że bieżące naliczenia wynagrodzeń czy zasiłków będą wykonane prawidłowo. Program, który ułatwia pracę. Codziennie masz na głowie masę spraw pracowniczych, o których musisz pamiętać. Kończące się umowy o pracę, zbliżający się termin ważności badań lekarskich czy szkoleń BHP. Korzystając z RAKSA Twoja praca wygląda zupełnie inaczej. Na pulpicie programu widzimy przypomnienia dotyczące najważniejszych spraw, którymi powinniśmy się zająć. Z tego poziomu możemy wejść do odpowiedniego miejsca w programie. I podjąć niezbędne działania. Co ważne, możemy dowolnie ustawić, na ile dni wcześniej mamy otrzymywać przypomnienia, aby przygotować nową umowę dla pracownika, dać odpowiednią ilość czasu pracownikowi na wykonanie badań, czy zaplanować szkolenia BHP. Dodatkowo dysponujemy mechanizmem alarmów, który pozwala nam ustawić różnego rodzaju przypomnienia dotyczące wybranych pracowników. Korzystając z Raksa nie musimy sami pamiętać lub zapisywać z boku na kartce, kiedy i który z pracowników ma nam dostarczyć np. Na zaświadczenie o odbytym szkoleniu. Korzystając z mechanizmu alarmów program przypomni nam o tym bez naszej interwencji. Co więcej, mamy możliwość zbiorczego zarządzania własnymi alarmami, co znacznie ułatwia pracę, gdy w naszej firmie jest zatrudnionych wielu pracowników, a my musimy pamiętać o bardzo wielu sprawach jednocześnie. Często, zwłaszcza na początku danego roku kalendarzowego, zmianie ulegają dane kadrowo-płacowe np. maksymalna podstawa składek na ubezpieczenia, płaca minimalna czy minimalna stawka godzinowa niezbędne do prawidłowego naliczenia wynagrodzeń. Wrak się nie musimy o tym pamiętać. Program sam informuje nas o pojawieniu się nowych wartości takich danych i konieczności ich aktualizacji. Co więcej, Częstej zmianie ulegają także druki deklaracji podatkowych, takich jak PIT-4, PIT-11 czy PIT-8C. W Raksie znajdziemy zawsze ich aktualne wersje. Wygodna współpraca z płatnikiem Współpraca z płatnikiem jest ważnym elementem codziennych obowiązków pracowników działu kadry i płac. Tworzone co miesiąc deklaracje RCA, RZA, RSA oraz deklaracje rozliczenia Wondera, Możemy zebrać w jeden plik i wysłać do płatnika. Nie musimy poświęcać czasu na wysłanie każdej deklaracji oddzielnie. Dodatkowo korzystając z opcji zbiorczego importu danych rozliczeniowych do płatnika, Rax będzie pamiętał o dodaniu obowiązkowego raportu RPA. Tworząc nową umowę w programie i przypisując do niej prawidłowy kod tytułu ubezpieczeń. Nie musimy takich samych danych wprowadzać raz jeszcze w płatniku. Możemy zaimportować do płatnika dokument ZUA lub ZZA, co sprawi, że nie tylko utworzą się deklaracje w płatniku, ale również zostaną dodani nowi pracownicy w rejestrze ubezpieczonych. Nowoczesne kadry. Pracownicy stanowią bardzo ważny zasób w każdej firmie. Dlatego musimy dbać o to, aby wszystkie wymogi formalne wynikające z ich zatrudnienia były wypełnione, a pracownicy czy menedżerowie mieli wygodny dostęp do potrzebnych im informacji. Nie da się ukryć, że wymaga to dużo pracy. Na szczęście Rax także w tym obszarze oferuje bardzo wiele ułatwień i udogodnień, z których korzysta tysiące firm. Tworzenie nowych umów czy aneksów dla pracowników bywa czasochłonne i uciążliwe? W raksie możemy skorzystać z profili umów, które służą do szybkiego generowania umów dla danego rodzaju stanowiska, dla którego parametry zatrudnienia i wynagrodzeń są identyczne. Wystarczy, że raz tworzymy profil takiej umowy, zawierającej potrzebne dane, nazwy działu, stanowiska, miejsca wykonywanej pracy, wynagrodzenie i tym podobne, aby przy dodawaniu kolejnej umowy uzupełnić jedynie daty. Reszta uzupełni się automatycznie. W codziennej pracy wykorzystujemy wiele rodzajów wydruków. RAX posiada wiele gotowych szablonów związanych z pracownikami, m.in. szablon umowy o pracę, szablon rachunku czy umowy cywilnoprawnej. Użytkownik w prosty sposób może te szablony przeprojektować tak, aby dostosować je do swoich indywidualnych potrzeb. Co ważne, możliwa jest także zmiana danego szablonu tuż przed wydrukiem, kiedy to jeszcze możemy dokonać indywidualnych korekt. Czy dostęp do dokumentów znajdujących się w segregatorach jest wygodny? Raczej nie. Alternatywą, jaką oferuje Rax są załączniki. Dzięki tej funkcjonalności możemy zapisać w systemie przy pracowniku elektroniczne kopie ważnych dokumentów, certyfikatów, dyplomów dotyczących szkoleń i tym podobnych i mieć stały i szybki do nich dostęp. Czy w Twojej firmie pracownicy chcą mieć wygodny dostęp do informacji związanych z własnymi urlopami czy wynagrodzeniami? W raksie mają dostęp do udostępnionych przez Ciebie informacji przez przeglądarkę za pośrednictwem modułu e pracownik, który oferuje dostęp zdalny pracowników do pasków wynagrodzeń, samodzielną weryfikację przez pracowników liczby dni urlopu, automatyzację składania i akceptacji elektronicznych wniosków urlopowych. Dostęp dla menedżerów do bieżącej informacji o liczbie dni niewykorzystanego urlopu podwładnych i łatwiejsze planowanie ich urlopów. Graficzną prezentację kalendarzy urlopowych podległych pracowników. Elastyczne płace Ponad wszelką wątpliwość możemy powiedzieć, że każda firma to nieco inny system wynagrodzeń, a ich prawidłowe i sprawne naliczanie jest kluczowym elementem dla prawidłowego działania każdego przedsiębiorstwa. Rax oferuje wiele funkcjonalności, które pomagają realizować to kluczowe zadanie, umożliwiając dostosowanie systemu płac do nawet bardzo specyficznych potrzeb firmy, jednocześnie zmniejszają ilość wykonywanej pracy, przyspieszając naliczanie wynagrodzeń i eliminując ryzyko popełnienia błędu. Kalendarze w Rax pozwalają definiować zasady i reguły pracy obowiązujące w firmie. Oprócz podstawowego kalendarza 8 godzin pracy tylko w dni robocze, możliwe jest dodanie kolejnych kalendarzy tworzonych według specyficznych potrzeb, np. zdefiniowanie weekendów jako dni pracujących, zmiana ilości godzin do przepracowania w danym dniu czy utworzenie kalendarzy dla różnych, nawet ułamkowych części etatu. Mamy możliwość elastycznego definiowania różnych godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy tworzenia kalendarzy indywidualnych dla pracownika lub dla danego działu czy projektu, a także tworzenie cykli dłuższych niż tydzień, na przykład dla systemów zmianowych. Kalendarze pracownicze pobierają informacje z kalendarza firmowego, dzięki czemu zmiany nanoszone na firmowym kalendarzu, na przykład o dniu wolnym od pracy za dzień świąteczny wypadający w sobotę, automatycznie pojawiają się na kalendarzach pracowników. Czasami mamy do czynienia z sytuacją, zwłaszcza w przypadku pracy zmianowej lub równoważnym systemie pracy, gdy ewidencja czasu pracy jest prowadzona poza programem. RAKS radzi sobie doskonale z taką sytuacją. W dowolnym momencie możemy automatycznie zaimportować takie dane zapisane w arkaszu Excel do kalendarza w programie. Co powoduje, że mamy możliwość łatwego dostosowania się do zmieniających się kalendarzy pracy w danym miesiącu czy tygodniu i uzyskujemy znaczne ułatwienie. W prowadzeniu złożonej i pracochłonnej ewidencji czasu pracy. Gdy w naszej firmie wypłaty wynagrodzeń odbywają się w różnych terminach, np. ostatniego dnia miesiąca i dziesiątego dnia miesiąca następnego, możemy skorzystać z dostępnych w programie wielu list płatniczych. Dodatkowo mechanizm ten możemy wykorzystać, gdy chcemy wypłacać wynagrodzenie oddzielnie dla różnych działów czy zespołów, lub gdy po prostu okaże się, że po stworzeniu listy płac Musimy wypłacić jeszcze dodatkowe wynagrodzenie dla kilku pracowników. Co ważne, taka lista płatnicza jest automatycznie widoczna w module księgi handlowej jako dokument gotowy do automatycznego zaksięgowania. Nie musimy dwa razy wprowadzać tych samych danych. Nie popełniamy błędów i oszczędzamy czas. Co zrobić, aby nie musieć pamiętać dat związanych z przygotowaniem list płac w kolejnych miesiącach? To proste: należy skorzystać z harmonogramów wypłat. Harmonogramy pilnują terminów wypłat. Podpowiadają datę wypłaty dla listy płatniczej dla umów o pracę i umów cywilnoprawnych. Dodatkowo można przypisać do harmonogramu konkretnych pracowników. Nie trzeba za każdym razem wybierać ich ręcznie. Harmonogram pilnuje, żeby wynagrodzenie były wypłacane zawsze w określonym terminie, niezależnie od tego, kiedy daną listę płac przygotujemy. Aby uprościć obsługę zwolnień lekarskich pracowników, Rax umożliwia import z zwolnień lekarskich, pojedynczo lub zbiorczo. Z automatu wczytuje się okres, na jaki wystawiono zwolnienie oraz jego numer. Uzupełniamy jedynie przyczynę zwolnienia oraz wybieramy listę płac, na której zostanie rozliczone zwolnienie. Jeżeli do zwolnienia należy dołączyć druk Z15, można dopisać przy pracowniku alarm o braku dokumentu i egzekwować go, gdy pracownik powróci ze zwolnienia. W przypadku, gdy w firmie pracownicy w różnych zespołach mają różne i liczne składniki wynagrodzeń, dodawanie takich składników dla nowych umów może być uciążliwe i obarczone ryzykiem popełnienia błędu. W takich przypadkach pomocne jest wykorzystanie grup płacowych. Dzięki nim nie trzeba dodawać konkretnych składników dla pojedynczego pracownika. Wystarczy dodać go do konkretnej grupy płacowej, która ma zdefiniowane odpowiednie składniki. Dla jeszcze większej elastyczności w tworzeniu systemu wynagrodzeń RAKS dodatkowo oferuje możliwość dodawania własnych składników wynagrodzenia, np. ryczałt samochodowy czy potrącenie komornicze, którym możemy nadać indywidualną nazwę, dodatkowo ułatwiającą ich wyszukiwanie i używanie. Możliwość dodawania składników, których wartość określamy dopiero w czasie naliczania listy płac. Możliwość dodawania składników, których wartości możemy importować z zewnętrznego pliku w formacie CSV. Na przykład plik z premiami od obrotu dla pracowników działu sprzedaży, eliminując konieczność ręcznego wprowadzania takich danych. Możliwość wykorzystania do naliczenia wynagrodzeń składników wyliczanych poprzez tworzenie reguł, wykorzystujących m.in. różne składniki wynagrodzeń czy zdarzenia w kalendarzu, co powoduje wyeliminowanie wyliczeń prowadzonych poza programem i przeniesienie ich wprost do programu. Możliwość przypisania do umów wartości składników zmiennych, takich jak premia i dodatki, co powoduje, że przy tworzeniu korekty czy usunięciu rozliczenia i ponownym naliczeniu nie musimy o nich pamiętać. Możliwość przypisania składników, które będą inicjowane na wybranym typie listy płac, podstawowej lub dodatkowej. Ręczne uzupełnianie poleceń przelewów dla pracowników może być koszmarem. W raksie możemy automatycznie stworzyć polecenia przelewów i zaimportować do banku. Możemy sami zdefiniować przyszłą określoną datę przelewu, co powoduje, że możemy takie przelewy przygotować wcześniej, lepiej planując swoją pracę. Dodatkowo mamy możliwość zmiany treści domyślnego opisu na poleceniach przelewu. Różnorodne zestawienia i raporty. Nie mam wątpliwości, że na co dzień korzystasz z wielu zestawień i raportów, które pomagają Ci w wykonywaniu codziennych obowiązków. RAKS oferuje ich naprawdę bardzo wiele. Dla potwierdzenia moich słów wspomnę tylko o kilku, których zapewne używasz najczęściej. Podstawa do wynagrodzenia chorobowego. Zestawienie tworzone dla wybranego pracownika w celu weryfikacji, czy podstawy wyliczane są za odpowiedni okres i czy w podstawie uwzględnione zostały wszystkie składniki wynagrodzenia. Karta podatkowa oraz karta wynagrodzeń. Zestawienie tworzone dla wybranego pracownika, prezentujące wynagrodzenia i dodatkowe przychody ze stosunku pracy. Składki, podatek z podziałem na poszczególne miesiące, szczególnie przydatne przy przekraczaniu progu podatkowego przez pracownika, czy występowaniu obciążeń komorniczych. Karta zasiłkowa. Zestawienie tworzone dla pracownika za wybrany rok kalendarzowy, wskazujące wysokość zasiłku brutto oraz netto, potrącenie podatku, Okresy niezdolności do pracy, liczbę dni za które wypłacana zasiłek i podstawę przychodu przyjętą do dokonania obliczeń. Ewidencja potrąceń chorobowych. Zestawienie sporządzone za wybrany rok, miesiąc lub inny okres, wskazujące wartości wynagrodzenia chorobowego zasiłku, które zostały potrącone z pensji pracowników we wskazanym zestawieniu okresie. Zaświadczenie o zarobkach. Zestawienie tworzone dla pracownika zawierające informacje o wynagrodzeniu za różne okresy, które możemy w razie potrzeby dowolnie modyfikować przed wydrukiem, np. dopisując zakres obowiązków czy połud wydania zaświadczenia. Pasek z Ermuła. Zestawienie, które eliminuje potrzebę logowania się do płatnika i pozwala bezpośrednio z programu RAX wygenerować deklarację RMUA. Pefront Zestawienie zawierające informacje o średniej liczbie zatrudnionych pracowników, rozbiciu na zmienne zatrudnienie i zwolnienie w danym miesiącu, pozwalające na comiesięczne przeniesienie danych na deklaracje i prawidłowe wyliczenie zobowiązania do PEFRON. Starałem się pokazać, że raks jest naprawdę najlepszy dla kadrowych. Zdaję sobie sprawę, że to zaledwie wąski wycinek możliwości programu, ale cóż, otrzymałem zadanie pokazania Raxa w kilkanaście minut, co nie jest łatwe. Mam nadzieję, że zaintrygowałem cię do tego stopnia, że chcesz zobaczyć, co Raks jeszcze potrafi. Skontaktuj się z nami, aby przekonać się, jak Raks może pomóc właśnie tobie. Do usłyszenia.